witam was serdecznie. Zobaczcie, gdzie ja siedzę. W Renie siedzę, u pana Irka siedzę. No, Renatka, o, witam. Renatka musi, cześć młodzi ludzie, Renatka musi zarabiać. Nie będzie stała po próżnicy w garażu. A musi też pokazać, dlaczego już ją wziąłem. Po prostu musi pokazać, jak jeszcze będzie miała awarię, albo coś tam jeszcze wyskoczy, nie? Wiadomo, wiadomo, że to są pierwsze wyjazdy. Trochę już ją tam, już jest uszczelniona. Pierwsze opryski w ogóle dla niej są to? Tak, pierwsza praca, nie? Pierwsza praca i ten. Zobaczcie, szybę mamy otworzoną, ale jest naprawdę cicho w kabinie. Ja zrobiłem jeszcze przelotki na kable, dlatego musimy jechać z otwartą szybą. A co dzisiaj tu w rzepaku? Tutaj jest akurat populacyjny rzepak, tak, nie jest za ciekawy, chociaż obsada jest dobra, pokrój jest dobry, mógłby być troszeczkę większy, ale nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. A co pan pryska czym? A pryskam, no po prostu pozazdrościłem trochę Adrianowi i ojcu i pryskam biostymulatorem, tym co oni pryskali. Pamiętacie ten filmik, na którym oni pokazują tak żyto takie ukorzenione? To jest ten sam biostymulator. Aminokwasy? Tak, popularnie mówiąc aminokwasy. W dawce 1,7 litra na hektar, bo po prostu tak mi wychodzi, bo z... Ten sam środek, Agrosort Folium, ten sam. Ten sam środek, z tej samej firmy. A do tego jeszcze jest dodany siarczan magnezu. Chcę zobaczyć, czy... Naprawdę to działa. Czy to działa, czy nie działa, nie? I wtedy będę mógł się na ten temat wypowiedzieć, czy działa, czy nie działa, jak zastosuję, no bo... mówić o czymś, czego się nie stosowało, no to wiecie, no to takie wróżenie z fusów, nie? No to będzie prawie pan taką poleską do kontroli. Tak, jeden przejazd na tym kawałku, bo tam mam Edimax odmianę i tam już jest zdecydowanie ładniejszy rzepak. Chociaż tutaj nie ma się do czego przyczepić, nie? Zobaczymy, jak będzie dalej. O wszystkim zadecyduje pogoda, nie? Zauważyłem, że wszyscy w tym roku ograniczyli ilość stosowanego azotu. Nie tylko w rzepakach, ale i w zbożach. Ja też to zrobiłem. Bo widzę, że po prostu zostało nam w glebie po tym suchym roku. A czy to będzie dobre, czy złe? To się okaże w żniwa. Sami o tym wiecie, nie? Słuchajcie, co tam jeszcze do tej renówki. No, musiałem ją poszerzyć. Przestawiłem, bo ona była, widzieliście tam na pierwszym filmie, że ona była bardzo wąsko. Na 150 cm była rozstawiona, czyli tak jak bez mała Ursus 60. Musiałem ją przestawić na 175, tak jak mam ścieżki, jak mam New Hollanda, żeby to wszystko pasowało w ścieżki. No i przede wszystkim od razu się stabilniej jedzie, nie? Bo to jest wiadomo, szerzej ciągnik stabilniej idzie. Siłownik został zregenerowany, także już nie muszę kierownicą tak majtać jak na początku. Zwrotnice pionowe w osi przedniej też zostały już tulejki wymienione. Został mi jeszcze schorzeń centralny na osi do naprawy, ale tam niestety naprawa będzie bardziej wymagająca, bo muszę napawać stworzeń. Bo wymiana samych tulejek niewiele da, bo już jest zużyty stworzeń. No po prostu przeholował ktoś, nie wymienił na czas tulejek i jeździł tak, bo jeździł, nie? No i zużył się stworzeń, dlatego będę musiał stworzeń dać do napawania. Nie będę kupował nowego, no bo to jest co? To jest kawałek prostej stali. A cena z oryginału to jest ponad chyba 2000, także bez sensu. A średnio inteligentny tokarz załatwi sprawę bez żadnego problemu. Także na razie przecieki na silniku wszystkie zostały usunięte, na silniku i z przodu na skrzyni. Hamulce zostały naprawione, cylinderki, tłoczki, tam widzieliście, zestawy naprawcze były
zostało to naprawione, nie cieknie, hamuje dość dobrze. Nie zaglądałem w ogóle, jakie są okładziny. Pojadę na rolki, na przegląd to wtedy sprawdzę, ale hamuje dobrze, także chyba będą okładziny dobre. Tak jak widzicie, widzowie, naprawdę wam bardzo dziękuję i bardzo fajnie przyjmuję się vlogi z panem Irkiem, z sąsiadem, bo ostatni odcinek to nawet wleciał na kartę na czasie. To jest nieprawdopodobne, że rolnictwo pokazuje się wśród innych filmików, bo to przecież tam inne filmiki są nagrywają różni ludzie, a rolnictwo promuje się coraz wyżej. To fajnie, że tak oglądacie nasze filmy i szczególnie z panem Irkiem. Spokojnie, renóweczka sobie z tym opryskiwaczem radzi. Tak samo będzie z siewnikiem do nawozu. Bezproblemowo. Zobaczcie, nawet jest u nas dość mokro, bo tam woda stoi. Nie ma żadnego problemu dla niej, nie? Idzie super, delikatnie. 8 na godzinę niecałe, 7-9. Także... muszę jeszcze troszeczkę wprawy nabrać, bo mi się biegi mieszają. No to pierwszy raz pan przecież w polu nią robi coś, nie? Tak, pierwszy tak, raz tak, tak, wyjazd jest. Pierwszy wyjazd w pole. Byłem tylko na objeździe, tylko tak pół pojeździłem, żeby pokazała, co ją boli, nie? No na pewno coś tam jeszcze pokażę, bo już tam wiem, że będę musiał zdjąć pokrywę skrzyni biegów. A dlaczego? No bo po prostu jakiś barbarzyńca wziął, zamiast wymienić tulejkę na wybieraku dźwigni zmiany biegów, no to wziął spawarkę i cyk i przyspawał. No i niestety znowu złapało tam luz, bo gdyby to przyspawał mocno, to diabli z tym, nie? No i będę musiał wyjąć ten wałek, dać do tokarza, przetoczyć, wstawić oryginalnie tulejkę i będzie precyzyjnie wtedy wybierał biegi, bo w tej chwili jest taki duży luz, że nie wybiera precyzyjnie biegów. Chodzi o dźwignię biegów, a nie grup. Także na razie powiedzmy. Jak widzicie, rzepaki w tym roku są w bardzo dobrej kondycji, jak i z wszystkie zboża. Super, na razie to wygląda to super. Ropują bardzo dobre plony, ale cena będzie prawdopodobnie, no jak plon wysokie, to niska cena. Tak zwykle bywa, nie no. Jesteśmy na globalnym rynku i nie przeskoczymy tego, nie? To by się w Polsce tego urodziło, nie? No, pamiętam, mój ojciec zawsze mówił, on mówił w ten sposób, że najlepszy jest nieurodzaj, nie? Połowę roboty, połowę towaru, a pieniądze te same. No niestety teraz już tak nie jest, nie? Bo po prostu jesteśmy na globalnym rynku. U nas może być nieurodzaj, a 500 km dalej w Europie będą super zbiory, tam w Rumunii, czy na Ukrainie, czy w Europie Zachodniej. No. Także mamy taki zawód, jaki mamy, jesteśmy uzależnieni od pogody i to nas, mimo że zrobimy wszystko jak trzeba, dopilnujemy tych naszych upraw. Pogoda jest kluczowym elementem naszej pracy. Widzicie, rozglądam się, bo tak jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tego ciągnika i ręka mi leci do rewersu jak w Newfoundlandzie i szukam przycisków, także muszę się po prostu tego ciągnika nauczyć, nie? Myślałem, że tu jest skrzynia 12, ale mówiłem wam, że tu jest skrzynia 24, cholera. Niby dobrze, że więcej biegów, ale tak naprawdę to gorzej. Nic się zmieniania. Za dużo tych biegów. No ale wykorzysta się je tam. Także powolutku ogarniemy terenie, będzie chodzić. Jak to mówią, będzie pan zadowolony. Albo nie. Dobra. Albo nie. Na razie zrobimy parę ujęć z drugiego pola. Tak. Dobra, pa, pa.